Hej, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł. Słuchajcie, kontynuujemy budowę naszej ciężarówki cudownej. Zmodyfikowałem ciężarówkę tak, że nie ma już amortyzatorów, ale dzięki temu, że nie ma amortyzatorów, dzięki temu już normalnie pracuje. Zobaczcie, już normalnie skręca, już normalnie jeździ, właściwie nie do końca normalnie. A dlaczego? Już wam tłumaczę. Jak troszkę się rozpędzimy, a ciężarówka ma potencjał, tutaj troszkę tyłem zarzuca, także lubi driftować. O! Ciężarówka do driftowania, słuchajcie, coś nowego. O! Czasami się zdarzają wypadki, ale tym się nie warto przejmować. Na szczęście zawsze pomoc drogowa, która szybko nam, w razie czego, szybko nas wesprze. Okej. Okay. Dobra, dobra, hop. Podjedziemy sobie tutaj bliżej, bo musimy zmodyfikować jeszcze naszą ciężaróweczkę. Słuchajcie, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec naszych prac. I może ją dam tutaj, o, na tym stelażyku. Dam ją sobie troszkę niżej. I tak wpadłem na pomysł, że można by tą kratę powiększyć troszeczkę. O co chodzi, już wam pokazuję. Tutaj mamy miejsce, więc może zmodyfikujmy jeszcze to i zróbmy sobie... O jeny, co ja wziąłem? O! Troszeczkę większą. Troszeczkę większą pakę zrobimy. Na dwa to było, prawda? Na dwa. I tutaj, powiedzmy, w tym miejscu słupek. I tutaj to połączymy. Tak. Tutaj zrobimy ten dół. Tak. I tutaj w tym tak samo, dokładnie tak samo. Ale to już usuniemy. Będziemy wtedy mieli troszkę więcej miejsca. O. Świetnie. No, proszę bardzo, zupełnie inaczej to będzie wyglądało. Dokładnie w tym samym miejscu też pociągniemy sobie do góry taką krechę. Tak. I tak. Tutaj krecha do góry. Tutaj nawet dwie. I łączymy. I w ten sposób będziemy mieli troszkę większą pakę do naładowania, w razie czego. Zaraz ją załadujemy w ogóle, żeby nie było. Tu od góry usuniemy niepotrzebny nadmiar materiału. Tak. I tutaj słupek. Okej, okay, coś takiego, taka większa paka. Możemy teraz zmieścić bardzo fajne różne rzeczy w tym miejscu. To są bardzo ciężkie rzeczy zresztą. Czekajcie, medium, medium. Załadujemy ją po brzegi. Weźmy na razie coś takiego, czyli banany. Weźmy sobie marchewki, jakieś warzywka, cebulę, czemu by nie. Ok. I teraz tak. Czyli tak, tu mamy banany. O, jeny. Dobra. Troszkę bananów. Tutaj na górę możemy dać, nie wiem co to jest. Tutaj jakaś wielgachna skrzynia. Te wielgachne skrzynie damy w tym miejscu. Ok. Jeszcze więcej bananów. I tutaj. O. Proszę bardzo, załadowaliśmy naszą ciężarówkę. Tu jeszcze może jakiś mały pakunek, żeby to się fajnie prezentowało. Ok. Coś takiego. Zobaczmy, czy to w ogóle będzie stało i czy będzie w ogóle jeździło. To jest teraz dobre pytanie. A, jest moc. A, pewnie, że jeździ. Musi jeździć, słuchajcie. No nie ma innej opcji. Musimy teraz tylko pomalować naszą cudowną
ciężarówkę, tak żeby ładnie się naprezentowała. Może jakiegoś grilla z przodu damy. Zobaczmy jeszcze, czy coś możemy dorzucić tutaj. Być może taki fajny żółty grill tam był, tyle co kojarzę. O, na przykład. Tylko nie wiem, jak on duży jest. Weźmy może na... O. W ten sposób. To chyba jest nierówne. Nie zmieścimy to w ten sposób. Dobra, zobaczmy jakąś inną kratę. Metalowe okienko. Też pomogłoby pełnić fajną funkcję. Ewentualnie coś takiego, zobaczmy. Ach, jaka świnia wielka. Dobra, może być, może być. Taka wielka krata na przodzie. Do wentylowania. Okej. Czekajcie, coś tu jeszcze by się przydało. Tutaj mamy takie klocki, to dziękuję, to dziękuję. Tu moglibyśmy dorzucić jeszcze na przykład, no światła z tyłu może niekoniecznie, chociaż nie, światła z tyłu też raczej powinny się przydać. Też fajny efekt będą robiły. Okej, czyli światełka do tyłu. Tylko nie wiem, czy bardziej chyba po środku. Albo w tym miejscu. Podwójne. Okej. I teraz możemy zacząć malować. Możemy zacząć malować naszą przecudowną ciężarówkę. Na pewno czerwone światła. Fakt faktem tylko obudowy są czerwone, ale cóż z tego. Cała ciężarówka myślę, że mogłaby być też w jakimś fajnym kolorze zrobiona. Niebieska? Zobaczmy. Niebieska? O, niekoniecznie. Ciemniejszy niebieski. Ciemny niebieski? Ewentualnie taki czerwony. Czerwona ciężarówka. Wesoła czerwona ciężarówka. No pewnie, że tak. To jest to, czego szukałem. Okej. Reflektorki automatycznie robią się czerwone. Ewentualnie później podkoloryzujemy troszeczkę inaczej. Grilla z przodu możemy zrobić na czarno. Czekajcie, czerwone, czerwone, dużo czerwonego. Okej. Tak. Aż tego malowania będę miał? Sporo, co nie? Później delikatnie zmodyfikujemy te kolory oczywiście. Jakieś tam paski dodamy, jakieś akcenty. To będą się fajnie prezentować. Dobra. Dobra, tutaj tak. Nawet wersję biało-czerwoną moglibyśmy zrobić, zaraz to zobaczymy, ogarniemy. Siedzenie, siedzenie, siedzenie żółte. Siedzenie żółte, siedzenie żółte, reszta na czerwono. Tylko to jest ta wersja czerwieńsza. Dobra. Zrobimy to tak. Ale zabawy z tym malowaniem, masakra. Któż to widział? Któż to widział? Tyle malowania. Okej, wersja czerwona ciężarówka już powoli się tworzy. Dobra. Czekajcie, musimy teraz zrobić tak, żeby zamalować tutaj to wnętrze. Jeszcze. Mhm. Dobra. I tutaj te schodki. Schodki pewnie będę jeszcze zmieniał, znając życie, na jakieś inne, ciekawsze kolory. Nie wiem, czy w ogóle lakiernik kiedykolwiek musi tyle skakać po ciężarówce, żeby ją pomalować. Okej.
To jest bardzo dobre pytanie. Podjedziemy sobie do góry. Dół też pomalujemy na te same kolory, żeby nam się nie rzucał. Jak się ciężarówka wyglebi, żeby nie było różnicy w kolorach, żeby był to jednolity kolor. Okej. Dobra. Tutaj tak samo. Ależ tego malowania, ależ ta ciężarówka jest ogromna. Ale przynajmniej efekt będzie fajny. Dobra. No i teraz tak. Na pewno na ciemny kolor będę chciał zrobić te elementy. Bo to są elementy takie dość ważne, ale z drugiej strony nie powinny się aż tak rzucać w oczy. Okej. Tutaj wejście. Czarne. Tą obudowę być może delikatnie zarysujemy troszkę innym kolorem. Tutaj ten zderzak tylni. Ta sama sytuacja. Okej. Wersja czerwona jeszcze na chwilę. Dobra. Czerwona podstawa, czerwone, czerwone, wszystko czerwone, słuchajcie. Kółeczka. Zobaczmy kółka. Białe? Biało-czerwone. O. Dobra. I chyba byłoby dobrze, nie? Coś takiego. Wóz strażacki mi się zrobił praktycznie. Nie wiem, czy ktoś zauważył, ale wygląda na wóz strażacki troszeczkę. Zobaczmy jeszcze to. Gdyby zrobić taki motyw. O. Coś takiego. Aha. I tutaj obudowa tak samo. Tak, żeby troszkę się to wyróżniło. Gram w Simsy, to wiecie, to muszę umieć takie kolory dobierać dziwaczne. Okej. Zobaczmy teraz. Mniej więcej na tej wysokości by to stało. Matko Boska, co to w ogóle jest? Jakiś dziwny upiór. Wygląda z przodu jak świnka. O. Wielka świnka. Wielka dziwna świnka. Dobra, czy coś jeszcze możemy dorzucić? Kolorystycznie myślę, że zostawimy to w ten sposób. Ewentualnie jeszcze te drewno moglibyśmy zrobić bardziej drewniane. A co? Czyli taki pomarańcz. Zobaczmy po drugiej stronie, jak się w ogóle to prezentuje. O, jest. Drewno bardziej drewniane. Okej. Szybkie szprejowanie. Okej. Dobra. Powinno już chyba działać. Tu chyba jeszcze właśnie. O, tak, zapomniałem o tym jednym. Dobra. Wszystko działa. Zbudowane. Funkcjonuje. Ciężaróweczka gotowa. Dajmy ją tylko troszeczkę do góry. Zrzucimy ją z tego cuda. I zobaczymy, jak się prezentuje. No to jedziemy. Musimy dostarczyć towary, słuchajcie. Tak jest. Najważniejsze, że jedzie. Że się ciężarówka przemieszcza. I to jest najważniejsza rzecz. Tak jest. A to, że delikatnie gdzieś tam driftuje momentami, że nie ma amortyzacji ze względu na to, że jest zbyt ciężka, żeby w ogóle mieć jakiekolwiek amortyzatory, że po prostu wszystkie amortyzatory siadają od razu,
To jest nieważne, słuchajcie, to nie jest ważne. Najważniejsze, że mamy bananki i tym podobne rzeczy zapakowane. Dobra, słuchajcie, tyle z mojej strony. Jeżeli macie jakieś pomysły, oczywiście dawajcie tam w komentarzach na dole. Postaram się to zbudować, wykreować, zobaczymy, czy się uda. Dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, pa pa.